Jedną z rzeczy, które mnie okropnie denerwują, są nierówne studzienki, które zazwyczaj znajdują się w jezdniach tuż na linii jazdy samochodu. Ja nie mogę, czy naprawdę nie można zrobić studzienek, które by ani nie wystawały, ani nie były poniżej jezdni, tylko były równo z asfaltem? Czy naprawdę inżynierowie budujący drogi nie przewidzieli, że będą po nich jeździć samochody? Na nierówne drogi był również wkurzony nasz gość, Józef Hoffman, który zapisał się na kartach historii jako wynalazca amortyzatora pneumatycznego. Józef Hoffman urodził się w Krakowie 20 stycznia 1876 roku, a zmarł 16 lutego 1957 roku w Los Angeles. Na co dzień był kompozytorem oraz pianistą, z kolei wynalazcze umiejętności rozwijał w wolnym czasie. Do 1946 roku występował na scenie i bardzo rozwijał życie artystyczne pod pseudonimem Michał Dworski, będąc pod skrzydłami takich sław jak Moritz Moszkowski czy też Artur Rubinstein. Poza muzyką, w wolnych chwilach Hoffman interesował się motoryzacją i innowacjami w tym zakresie. W roku 1906 uzyskał on patent na opracowane przez siebie udoskonalenia w konstrukcji rejestratora trasy przejazdu auta. Z kolei w 1913 roku stworzył on udoskonalony pneumatyczny amortyzator do samochodów. Co skłoniło Hoffmana do opatentowania nowego, ulepszonego amortyzatora? Otóż, jak sam mówił, od zawsze był wrażliwy na wszelkiego rodzaju drgania i wstrząsy podczas jazdy, co niejednokrotnie objawiało się tym, że omijał on nierówno lub uszkodzone drogi. Finalnie postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i w ten sposób powstał amortyzator umożliwiający komfortową jazdę po niemal każdej drodze. Pomysł przyjął się bardzo dobrze i w 1927 roku jego amortyzatory były produkowane seryjnie i były w bardzo dużej liczbie amerykańskich aut. Ponadto historia często przypisuje Hoffmanowi opracowanie wycieraczki samochodowej. Jednak udokumentowana historia tego urządzenia samochodowego przeczy takim twierdzeniom, co z kolei znajduje potwierdzenie w tym, że Polak nigdy nie wspominał o wycieraczkach w swoich opowieściach. Co ciekawe, Hoffman zasłynął nie tylko innowacjami w zakresie motoryzacji, ale także w muzyce, która towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Otóż był on autorem przyrządu służącego do rejestracji gry na fortepianie lub pianinie poprzez zapis kolejnych uderzeń instrumentu. Było to zupełnie innowacyjne nagrywanie dźwięków. W 1941 roku Polak opatentował jeszcze jedno urządzenie, którego celem była redukcja stawianych przez klawisze fortepianu oporów. Ostatecznie jego dorobek wynalazcy zamknął się w 30 patentach.